Gliwiczanie mogą na rynku oglądać niecodzienną wystawę poświęconą liderom społecznym gliwickim. Skąd pomysł, żeby taką wystawę tam umieścić? Pomysł polega, znaczy cała idea tej wystawy polega na tym, że chcemy pokazywać osoby, które na co dzień nie są dostrzegane, one nie wychodzą z prezentacją siebie gdzieś na zewnątrz, tylko prezentują swoje działania. A ta forma ma być dla nich taką nagrodą, żeby poznać, znamy działania tych osób, a chodzi o to w tym momencie, żeby pokazać te osoby, które te działania wcielają w życie. Krótko mówiąc, Gliwiczanie mają okazję wejść za kulisy działań społecznych i poznać twarze, nazwiska osób, które organizują dla nich na przykład koncerty, pomoc różnego rodzaju charytatywną, tak? Tak, dokładnie. Chodzi o to, że mamy jakiś festiwal, a nie wiemy, że ludzie z naszego sąsiedztwa po prostu ten festiwal organizują przez cały rok i dają z siebie naprawdę kupę energii, kupę możliwości, czasu i żeby po prostu potem móc na ulicy te osoby po prostu pozdrowić, powiedzieć cześć, fajnie, robicie dobrą robotę. Chyba każdemu, kto tutaj znajduje się za mną, za plecami na tych zdjęciach, przynosi satysfakcję, że zrobi coś pozytywnego dla swojego miasta, dla ludzi, szczególnie, że jest to praca dla ludzi i z ludźmi, więc tym bardziej należy się cieszyć. Dużo kontaktów, dużo fajnych inicjatyw, można powiedzieć różnorodne życie, nie przed telewizorem, nie przed komputerem, więc to jest idealne, co można robić, chyba każdy by sobie tego życzył. No Darek jest w mieście znany od lat ze swojej aktywności, kilkanaście finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest jego już w zasadzie marka, dodatkowo działania sportowe na rzecz tej takiej aktywności fizycznej i społecznej jednocześnie, więc bardzo, bardzo stabilna taka postać w aktywności społecznej. Każde takie wyróżnienie cieszy. Pokazuje to, że praca, którą wykonuję ja i nasi współpracownicy w stowarzyszeniu gdzieś tam jest dostrzegana. Więc tak, jesteśmy z tego dumni. Podkreślam wszędzie w wywiadach, że to nie jest tylko moje wyróżnienie, bo sam to mógłbym sobie małe rzeczy robić, natomiast jest nas około 12-13 stałych osób w stowarzyszeniu i to wszystko zasługa ludzi, z którymi współpracuję. To jest taka wystawa pokonkursowa, związana z konkursem Liderzy Społeczni Gliwic. Może jeszcze dwa słowa o tym konkursie. Konkurs ma na celu wyłonienie tych, którzy w sposób bezinteresowny działają na rzecz innych, na rzecz lokalnych społeczności, na rzecz kultury, na rzecz osób potrzebujących, to znaczy na przykład osób niepełnosprawnych czy w trudnej sytuacji życiowej. To są osoby, które nie działają biznesowo, to znaczy nie działają w tej kwestii biznesowo, tylko po prostu czują, że coś trzeba dobrego zrobić, nie patrzą na to, ile to kosztuje, tylko po prostu starają się zrealizować to swoimi siłami, swoimi możliwościami, znajomościami, swoim czasem, swoją energią. Kto, że tak powiem, dokonuje wyboru tych osób? Jest jakaś kapituła? Jest kapituła, ale kapituła stworzona z samych organizacji, z nagrodzonych z poprzednich lat, z reprezentantów Urzędu Miasta, Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ale sami Gliwiczanie też w formie Vox Populi mogą wybierać te sytuacje, które najbardziej im się po prostu w mieście podobały. Jak ktoś chce zrobić coś pozytywnego, to jest w stanie założyć organizację, stowarzyszenie, fundację i zacząć działać. Może zacząć od własnego podwórka, od, nie wiem, spróbowania zorganizowania placu zabaw dla dzieciaków, bo są ku temu fundusze i tak sobie rozszerzać tą działalność, żeby robić fajne rzeczy. A Gliwice jest wszystko, co trzeba. Są dotacje miejskie, z których można korzystać, jest GECOP, z których nowe organizacje mogą korzystać, stacja artystyczna Rynek dla młodych twórców. Obiekty sportowe powstają, więc chyba na tle Śląska w Gliwicach za dużo narzekania być nie może pod tym kątem.